Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Danganronpa 2. Jesteśmy teraz tuż przed procesem numer 3. Właśnie idziemy do skały Morgumy i powiem wam, że... Dobra, mówiliście mi, że po całym śledztwie inaczej spojrzę na wszystko. Muszę też ten telefon, bo chcę, żeby wam to wibrowało jakoś specjalnie. Mówiliście, że mi to sporo rozjaśni, ale ja nie czuję się rozjaśniony. Mam wiele wątpliwości. Jest wiele niewiadomych, naprawdę wiele niewiadomych i nie jestem do końca pewien, jak to wszystko ogarnąć, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wszyscy, którzy usłyszeli ogłoszenie, zebrali się przed skałą Morgumy. I niedługo... Welcome! Czy wszyscy tutaj są? Chcecie przeżyć kolejny proces klasowy? Ej, Dubku, poczekaj chwilę. Co? Nie wchodź w moją drogę. Jesteś tylko małą, głupią siostrą, której brakuje paru komórek mózgowych. Mój mózg działa w porządku. Monokuma, dlaczego? Co ty zrobiłeś z Nekomaru? A, rozumiem, więc przyszłaś, żeby go pomścić. Pomścić? To brzmi, jakby on zginął. Brzmi jak... Mówisz? Ups. Znaczy jak odkąd Nekomaru jest dzisiaj niefortunnie nieosiągalny, powiedzmy, że jest nieobecny. Teraz chyba muszę iść pierwszy. Ej, poczekaj! Nie pozwolę ci uciec. Hej, czy słyszeliście, co ona powiedziała? Co on powiedział? Nie martw się tym. Nie ma szans, żeby Nekomaru był martwy. On chce po prostu nas wkurzyć. Oczywiście, że nie jest martwy. Nie ma szans. W żadnym przypadku. Co ważniejsze, najlepiej by było, jeżeli byśmy martwili się teraz sobą. Jeżeli coś się tutaj stanie, wszyscy oprócz Nekomaru zginą. Dlaczego jesteś taki podekscytowany? Kto wie? Może chciałbym zobaczyć, jak poetycka sprawiedliwość wygrywa? O czym ty gadasz, bestio? Dowiesz się niedługo. Więc chodźmy. Po żądalu. Uśpieszmy się i dajmy sobie z tym radę. Tak, macie rację. Okej. Okay. Wysunie się. No co zawsze. Weszliśmy na schody i ruszyliśmy w stronę rozwartej paszczy skały Morgumy. Wtedy to nagle zauważyłem. Zauważyłem, że nasza kolejka, która wjeżdża, robi się coraz mniejsza i mniejsza. Ale nie mogę się zawrócić. Jeżeli się zawrócę, nie będę mógł przejść naprzód. O, poczekajcie, moje rzeczy. Muszę sobie dać, żeby mikrofon był bardziej o mojej twarzy. I powinno być znacznie lepiej. I kiedy wszyscy byli już w środku... Ile teraz będzie osób? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 osób, masakra. Winda zaczęła zjeżdżać głębiej niż zazwyczaj. Ale nikt nie powiedział ani słowa. Staliśmy tak, próbując dowiedzieć się, co powiedzieć do reszty. A winda zjeżdżała głębiej i głębiej. Ja dalej stałem nakazującego. Osobiście. I kiedy weszła tak głęboko, w końcu zatrzymała się. Ciekawe, jak będzie wystrój wyglądał. Drzwi do windy otworzyły się powoli. Prawie jakby od niechcenia. Światło uderzyło nas z drugiej strony. Rozsiewając taki mrok ogólny. I wszedłem tam. Ciekawy wystrój. Oho! To wygląda trochę dziwnie. Ojeju, nie umiem głosu Morgumy, Merle. To wygląda dosyć dziwnie, z tymi wszystkimi pustymi siedzeniami. Cóż, dwójka ludzi została zabita w tym samym czasie i Nekomaru też tutaj nie ma. Czy Nekomaru naprawdę nie uczestniczy? Jeżeli jest żywy, powinieneś go zaprosić. Niby dlaczego? Co? A teraz zacznijmy. To jest początek długo oczekiwanego procesu klasowego. Proszę, cieszcie się...
Cieszcie się z całego serca. Okej. I w ten sposób kurtyna na trzeci plac klasowy miała się otworzyć. I Bułki Mioda, super licealna muzyczka. Była naprawdę głośna, ale ona była... sprawiała, że w grupie panował zupełnie inny klimat. I byłem z nią, cały mój ból i cierpienie zdawało się topnieć. Yoko Sayonji, super licealna tancerka tańców tradycyjnych. Po prostu patrząc na jej uroczą twarz, ciężko było się połapać, że była samolubna i wygadana, hamska. Ale próbowała się zmienić i próbowała pogodzić się ze śmiercią Mahiru. Osoba, która zabiła tą dwójkę, jest wśród nas. O, ciarki, jeju. Zdecydowanie ode w to uwierzyć. Ale to, czy wierzę, czy nie, jest nieważne. Jeżeli nie odkryję prawdy, nie ucieknę z tego piekła. Dlatego muszę się dowiedzieć, nieważne jak będzie to ciężkie. Dla naszego dobra. Dla dobra naszych przyjaciół. Dla Ibuki i Hiyoko. Dla dobra Ibuki i Hiyoko. W ten sposób kurtyna na trzeci prac klasowy miała się otworzyć. Grożący życiu proces, przepełniony nadzieją i rozpaczą, się zaczął. Okej. Ustawmy sobie skillę. Ojejku, ile mam punktów. Okej. To sobie załadujmy. Okej. Tutaj chyba wybraliśmy to, bo to było lepsze po prostu. Algorytm. To bierzemy oczywiście. Melodyjny głos. I to wszystko, co możemy. No niestety pozostałe to jest takie, no ci kołdę nie możemy załadać, bo inny skin nam się włączy, który jest zwykle lepszy. Dobra. Czekajcie, co tu jeszcze? Nie, nie zmieniam żadnej tej. Zobaczmy jeszcze raz dowody. Wszystko, co zebraliśmy. Przypomnijmy sobie to nieco. Pitchmorku ma oczywiście. Ślady krwi na tym. To jest ciekawe. Lina użyta do powieszenia. Klucz do pokoju. Ten kawałek tapety. Czarna kurtyna. Krew na drabinie. I co sama drabina? Świeca, rozbite urządzenie, do zmiany temperatury, wyblakła plama krwi. Ten dziwny smar, znaczy ten żarek powiedzmy, zeznania Mikan, nagranie, zeznania Fujikiko, zeznania Sony, zaproszenie do teatru, zeznanie Monokumy i Wizard of Monomi. To będzie ciężki proces, ja już to czuję. Czuję się wyjątkowo mało pewnie. Zobaczmy jeszcze na chwilę osoby. Ojejku. Nagito, wyłączam. Dalej wyłączam. Myślę, że to nie jest on. Wątpię, że jakikolwiek to był on. Gundam? Jest opcja, ale... nie podoba... Dalej nie pasuje mi opcja... No, nie miał czasu zrobić coś z ciałem Hiyoko. Ktoś inny to musiał zrobić. Nie widzę po prostu, żeby on to mógł zrobić. Kazuichi pasuje mi i będę bardzo mocno się skupiał na tym, co on mówi i co robi. Nekomaru, to wiadomo. Fujuhiko jest w kręgu podejrzanych, ale nie to jeszcze mi się wydaje, żeby on był sprawcą. Akane być może, ale też wątpię. Nie pasuje za bardzo. Chiaki wyłączam. Sonia pojęcie mi pasowało, ale słusznie ktoś zauważył w komentarzach, że nie mówiłaby nam o tym ważnym parcie, że gadała z Hiyoko i w ogóle, bo to na nią by tylko wskazywało. Mikan. Kurczę, wątpię, że to była Mikan. Chyba, że ta choroba jakoś ją, że tak powiem, kropnęła. A i tak mi tutaj pasuje. No, ale no, sprawa jest tak naprawdę pomiędzy... Kazuichi, Fujuhiko i Mikan, ale ja stanę Kazuichiego. Zaczynamy.
Teraz zacznijmy z prostym wytłumaczeniem procesu klasowego. Podczas procesu klasowego będziecie prezentować swoje argumenty. Za tym, kto jest zabójcą i zagłosujecie, kto mógł to zrobić. Jeżeli zagłosujecie poprawnie, tylko sprawca zostanie ukarany, ale jeżeli wybierzecie złą osobę, I'll punish everyone besides the blackened, and that person will earn the right to leave this island. Ukaram wszystkich poza sprawcą i osoba, której to się uda, będzie mogła opuścić wyspę. Tak, ale to wchodzą nudne wyjaśnienia. Zaczynajmy. Nie przeszkadza mi zaczęcie procesu, ale nie za bardzo wiem, jak ta sprawa się rozwinęła. Wiecie, bo spałem cały ten czas. A, nawet jak się za to weźmiesz, to i tak będziesz nam wszystkim tylko mieszał w głowach, nieprawdaż? Ale Nagito nie jest sam. Też nie za bardzo wiem. W porządku. Twoja głowa i tak jest pusta. Pusta głowa? Co z tym złego? Słuchaj. The more dreams you can stuff inside it, you know? O kurczę, cytat. Im pustsza twoja głowa, tym więcej marzeń możesz w niej upchać. Anyway, ten uśmiech Hajime, Jezu. Tak siak. Nie możemy iść dalej, jeżeli ta dwójka nie będzie mogła przedstawić żadnych stwierdzeń. Why don't we ask Hajime to explain the incident and the sequence of events? Skoro on był pierwszym świadkiem, dlaczego nie zapytamy Hajime i nie wyjaśni, jak dokładnie to się przebiegło? Cóż, to zacznijmy od tego, że rozdzieliliśmy się na drużynę w szpitalu i drużynę w motelu, ponieważ zaatakowała nas choroba rozpaczy. Drużyna szpitalna składała się z Nagito, Ibuki i Akane, tych, którzy byli zakażeni, oraz Mikan, Fuyuhiko i mnie. The other five in the motel team were myself, Gundam, Kazuichi, Chiaki and Hyoko. Pozostałą piątką w drużynie motelowej byłam ja, Gundam, Kazuichi, Chiaki i Hyoko. Spending the night at the hospital was prohibited, so Hajime and I had to sleep at our cottages. Spędzenie nocy w szpitalach było zakazane, więc ja i Hajime musieliśmy wracać się przespać do naszych chatek. Obudziłem się w mojej chatce w dzień, w którym stał się incydent. Mikan przyszła, żeby mnie obudzić i powiedziała mi, że Nagito, poczuł się lepiej. Poszliśmy od razu do szpitala i potem, jak potwierdziliśmy jego odnowę, since she hadn't slept all night, while I waited in the hospital lobby. Kazałem Mikan pójść do tego pokoju wypoczynkowego, do tego pobocznego pokoju, bo ona nie spała całą noc, kiedy ja czekałem w szpitalnym lobby. To właśnie ciekawe, czy Mikan już nie była chora przypadkiem. Bo ten worek na głowie naprawdę sporo to miesza w tym wszystkim. Naprawdę sporo miesza. Ciekawe. Wtedy zacząłem świecący sygnał na tym zestawie do komunikacji przed tym czasem, kiedy miał się pojawić. Kiedy nacisnąłem guzik, to co pojawiło się w monitorze, to było... To był filmik kogoś noszący szpitalny szlafrok i torbę na głowie, wspinającą się na drabinę. Ten szlafrok, to jest jeszcze ciekawa sprawa. To jest naprawdę ciekawa sprawa. Amazing! Niesamowite! Such a hard pounding story. To taka podniecająca historia. Co wtedy zrobiłeś, Hajime? Próbowałem ich zatrzymać tę osobę oczywiście. Biegłem ze szpitala i pobiegłem tam, gdzie było nagrywane wideo, do loży muzycznej. Ale było za późno. Kiedy się pojawiłem, osoba nosząca worek na głowie już wisiała z sufitu. Myślałem, że powiedzieć wszystkim od razu, więc poszedłem do motelu. Dlaczego motelu? Ponieważ był blisko loży muzycznej i w przeciwieństwie do szpitala
była większa szansa, że kogoś tam spotkam. Tak przynajmniej myślałem. Ale osoba... Ale jedyna osoba, na którą wpadłem, która tam ze mną była, to Chiaki. No a Ganda? I remember feeling a little relieved because not long after we met up with Mikan and Fuyuhiko. Ale pamiętam uczucie ulgi, bo chwilę po tym spotkaliśmy się z Mikan i Fuyuhiko. My szukaliśmy Ibuki, odkąd zniknęła z naszego wzroku. Jak trochę odpoczęłam, zaczęłam liczyć znowu wszystkich w szpitalu. I wtedy zauważyłam, że Ibuki nie ma, więc wybiegłam ze szpitala. Niestety wpadłam na Fuyuhiko. Więc trzymałem się z nim i zapytałem, czy może mi pomóc. W różne sposoby? Nie mów to w ten sposób i nie mieszaj ludziom w głowę. Potem jak usłyszałem od tych dwóch, że Ibuki zniknęła, miałem dziwne uczucie, że osobą, która nosiła worek... Że to ona była osobą, która nosiła worek, więc od razu... poprowadziłem ich do loży muzycznej. A drzwi się otwierały. Nie mieliśmy innej opcji. Nasza czwórka wyłamała drzwi. I kiedy to się stało? Nie znaleźliśmy tylko ciała Ibuki. Ale także Hiyoko. I nie tylko to. Jej ciało było przyczepione do supa. Wtedy usłyszeliśmy komunikat odkrycia ciała. Nie raz, ale dwa razy z rzędu. Więc zdecydowaliśmy się obniżyć ciało, prawda? Kiedy odkryliśmy torbę, tak się baliśmy, to była Ibuki. Więc tak to się rozegrało, dziękuję. Zrozumiałem to bardzo łatwo. To jasne, jaki jest problem w tej sprawie. Kiedy Hajime opuścił lożę muzyczną, kto? Chwila. Jak możemy wiedzieć, że to, co powiedział teraz Hajime, jest prawdą? Przepraszam, jestem tylko troszkę teraz niespokojny. Ale historia, którą usłyszałem, jest zdecydowanie podejrzana. Hajime, jeżeli jesteś jedynym, który widział wiszące wideo, jako pierwszy kryłeś ciało Ibuki, to możesz kłamać ile tylko chcesz, racja? Kłamać? Dlaczego miałbym kłamać? Oczywiście, żebyśmy mogli zignorować niewygodną prawdę, która może ci tutaj przeszkadzać. Wątpisz we mnie? Jeżeli nie kłamiesz, chciałbym to, żebyś to udowodnił. Dajesz, dowiedz to! Dowiedz mi, że nie jesteś zabójcą! To jest tak, jak powiedział Kazuichi. Nagito jest typem kolesia, który będzie próbował nas wszystkich zmieszać. Nieważne, jak bardzo pogorszy stan. Cholera. Nie powinienem wyjaśnić tego Nagito. Teraz mam przez to problem. Okej. Okay. Lecimy z pierwszą babką. Klucz, papier, jednostka, bilet i... Coś jeszcze. Zeznanie Hajime jest zdecydowanie dziwne. To jest kłamstwo, Hajime, zeznanie. Jeżeli jest kłamstwem, to fakt, że Ibuki się powiesiła, to też byłoby kłamstwo. Nie powiem, żeby mogę odrzucić tę możliwość. Jak mnie patrzeć, Hajime jest jedynym świadkiem. Dlaczego Hajime by kłamał? Oczywiście, bo jest zabójcą. Czy Hajime zabił ich oboje? Fakt, że ciała naśladowały film, to znaczy, że to prawdopodobnie jest wina Hajime. Jestem zabójcą. Gdzieś powinno być coś, co mi w tym pomoże to udowodnić. Muszę to znaleźć i przełamać. Dobra, zacznę, jak mam argumenty. Monitor okay. Czy jesteśmy jedynym świadkiem? Pomyślmy. Jesteśmy. To nie jest kłamstwo. Why would Hajime lie? Well, obviously, because he's the killer. Did Hajime kill both of them? The fact that the bodies were imitating the movie means it probably is Hajime's fault. Wszystko,
Czekajcie. Klucz do motelu. Kawałek papieru. Co tam jeszcze było to? Okej. Co tam jeszcze było to? To wideo. I coś jeszcze, i to. Aha, tak! Mam, już wiem. Wszystko wiem. Tak mi się to wydaje. Zaraz wam wytłumaczę. That would also be a lie. I don't think I can deny that. After all, Hajime is the only witness. Why would Hajime lie? Well, obviously, because he's the killer. No, did Hajime kill both of them? The fact that the bodies were imitating the movie. Boom. No, that's wrong. Nie widzieliśmy tego filmu, więc nie mamy na to solidny dowód. I'm not the killer. I mean, there's no way I'd be able to imitate that movie. Mam na myśli, nie miałbym jak udawać, naśladować tego filmu. Oczywiście, że nie. Ja już to wiedziałem. Ha? Zanim ten incydent się stał, Hajime nigdy nie obejrzał filmu. Jego bilet jest dowodem tego. Każda osoba otrzymała jeden bilet i jest na nich pieczątka, która pokazuje datę i czas. Czy to nieprawda, Monokuma? Tak. Nie ma tutaj mowy o pomyłce. To znaczy, że nie ma szans, żeby Hajime, który nigdy nie widział filmu, mógł popełnić morderstwa, które go naśladowały. Albo... Ktoś może mu powiedzieć, co się stało w filmie? Oczywiście, że nie. Prawda? Chwila! No ty co w ogóle wyciągnąłeś? Nagito, co ty robisz? Cóż, jeżeli zaczynamy od twojego zeznania, myślałem, że trzeba ustawić jakiś fundament. Co to całkiem dobra rozgrzewka. Dobra rozgrzewka, to nie jest gra, wiesz? Nie wkurzaj się. Myślę, że rozgrzewka jest bardzo ważna. Szczególnie, że to nie jest gra. Co za strata czasu. Tak, wiedziałem, że tak to się rozwinie. Jeżeli wiem, że zeznania Hajime nie są dobre, przejdźmy do argumentów. To znaczy, że Ibuki sama wspięła się na drabinę, prawda? Tak, dokładnie. Jest to wszystko jasne, Ibuki popełniła samobójstwo. Jeżeli Ibuki zabiła się sama, to zabił Hiyoko. A murder coincidentally occurring in the same place as a suicide. Morderstwo, które wydarzyło się w tym samym miejscu co samobójstwo. Niemożliwe. Like I said before, it's pretty clear what the problem with this case is. Tak jak mówiłem wcześniej, wiadomo, co jest dokładnie problemem w tej sprawie. The killer murdered Hiyoko while Hajime was gone. Zabójca zabił Hiyoko, kiedy Hajime nie było. Is establish who could have possibly done. To co musimy zrobić, to ustalić, kto mógł to zrobić. Then let's ask Hajime. Zapytajmy Hajime. How long would you say you were away from the music venue? Jak myślisz, ile byłeś poza lożą muzyczną? I couldn't have been gone for more than 10 minutes. Bardziej musiałem się napić. Nie mogło mnie być nie być tam dłużej niż 10 minut. So they killed Hiyoko and taped her up within 10 minutes? There's no way that. Ktoś zabił Hiyoko i zataśmował ją w 10 minut? Niemożliwe. That's why the killer stalled for time by making the music venue a closed room. Dlatego zabójca kupił sobie trochę czasu, zamykając lożę muzyczną. What do you mean? Znaczy, robiąc loży muzycznej schemat zamkniętego pokoju. Co masz na myśli, mówiąc schemat zamkniętego pokoju? The killer blocked the venue door from the inside to try and keep us from entering right away. Zabójca zablokował drzwi do loży od środka, próbując nas trzymać z dala od niej. That door is the only entrance to the music venue, right? To wejście jest jedynym wejściem do loży, prawda? If they blocked the door from the inside, the killer would not have been able to leave either. Zabójca i tak nie mógłby wyjść. Yeah, you're absolutely right. Masz absolutną rację. Co oznacza, kiedy weszliśmy do wyłamaliśmy drzwi, zabójca wciąż był w środku. A? Był? If that's the case, the only suspicious people are those who don't have an alibi for that time. To jedynymi podejrzanymi osobami są te, które nie miały alibi na ten moment.
Sonia and Kazuichi. I to wasza dwójka, Sonia i Kazuichi. Me too. Ja też. What the hell? Co to, co jest, stary? Dlaczego my? The others all have alibis. Pozostali mają alibi. Chiaki, Mikan, Hajime i ja wyłamywaliśmy drzwi do loży muzycznej. Gundam met up with Hajime at the motel right before that. Gundam spotkał się z Hajime przed motelem chwilę przed tym. And if Akane and Nagito were laid up in the hospital, a jeżeli Akane i Nagito byli w szpitalu, to jedyna osoba, które zostały, to wy. There's another person who doesn't have an alibi. You know, Nekomaru. Wiecie, jest jeszcze jedna osoba, która nie ma alibi. Wiecie, Nekomaru. Bardzo podobnie Fuyuhiko teraz kminił co ja. Jeżeli chodzi o to, wyłączałem niektóre osoby, które po prostu nie pasowały. Ja też! Ej, dlaczego tak mówisz? Żartujesz, prawda? Nie zacznij jeszcze coś innego, prawda? Przestań się tak żartować. Tak siak. We should obviously doubt the people who don't have alibis. Jeżeli zabójca ukrywał się w loży, powinniśmy zdecydowanie wątpić w ludzi, którzy nie mają alibi. What a wicked way of backing us into a wall. Is this his professional skill? Co w dziwaczny sposób przybierają nas do ściany? Czy to jest twoja jakaś umiejętność? Zabójca był w środku loży muzycznej. Fuyuhiko oczywiście myśli o tym, ale... Czy na pewno? Okej. Klucz do pokoju, papier, drabina, żel i monitor ten. Właśnie ta jednostka do porozumiewania się. Zabójca wciąż był w środku loży muzycznej. Zamykając drzwi od środka. Chciał nas zatrzymać przed wejściem. Wygląda to, że chciał ukraść czas. Kupić czas trochę. Ale jak zamknął drzwi? That door should not have had a lock. Te drzwi nie mają zamka. The lock was on the floor in front of the door. Zamek był na podłodze przed drzwiami. Are you talking about the broken drumstick? Czy mówisz o rozwalonych pałeczkach? You can use that as a bolt to lock the door. Możesz użyć tego jako takiego klina, który zamyka drzwi. By doing that, the killer who was hiding inside. Robiąc to, zabójca, który ukrywał się w środku, waited till we gathered together. Czekał, aż się zebrali, zbierzemy. And suddenly appeared. I nagle się pojawił. So they look like they had just rushed over. To wygląda jakby po prostu wybiegł, pojawił się. Widziałem coś takiego w dramatach kryminalnych, w kryminałach. To co mówi trochę mija się z prawdą? Powinien móc to tego dowieść, okej. The killer was still inside the music venue. Nie drabina. By locking the door from the inside. A, czekajcie, czy to jest to? Tak. No, that's wrong. Okej. No to też jest prawda z tym żelem. No, dobra, żel żelem, ale pałeczki ktoś musiał wsadzić. Poczekaj chwilę. Jest też możliwe, że drzwi zostały zamknięte z zewnątrz. From the outside. Z zewnątrz? Jak? There was a semi-transparent glob stuck to the venue door. Maybe that's what they used. Był ten dziwny żel, który był, znaleźliśmy na framudze drzwi. Może tego właśnie użył sprawca. Dziwny glob, jak glob, może żel, jak guma, może? To nie była guma, to było prawdopodobnie... play? Semi-transparent glob. Ten dziwny żel musiał być klejem. Klejem? Tak, też tak myślę. Miał taką swoją... Ciężki był do przerzucia. I czułam chemikalia z warsztatu, kiedy włożyłam go do ust. Patrząc na to, jestem pewna, że to był klej. Widziałam, że klej jest jadalny. Podejrzewam, że to nie jest coś, co ktoś zazwyczaj je. Ten żel był tylko w miejscach, gdzie oba drzwi się dotykały. Bywając go w dziurę pomiędzy zamkniętymi drzwiami, ktoś mógł zamknąć drzwi z zewnątrz. And thanks to that, a glob of glue was left where the door was stuck. Dzięki temu trochę kleju zostało
Tam, gdzie drzwi były zamknięte. Tak, pasuje doskonale. No ale dobra, ale co z pałeczkami? W takim wypadku? Każdy te pałeczki po prostu coś innego oznaczają. Ale jak ktoś sklei drzwi po prostu klejem, to nie byłoby tak ciężko ich rozwalić, prawda? To nie do końca ma znaczenie. Zabójca to zrobił tylko po to, żebyśmy myśleli, że drzwi są zamknięte od środka. Co powiedziałeś? Po pierwsze... Aha! Po pierwsze, czy nie uważacie, że pałeczki, które znaleźliśmy, nie wydawały się zbyt oczywiste? Jakby nienaturalne? Było tak... Jasne. Że... Bardziej mi to pasuje jako po prostu odwrócenie uwagi. Poczekajcie, muszę troszkę się rozebrać, bo jest tak gorąco po prostu. Muszę tutaj dresiwko zrzucić, bo... Ach... Naprawdę jest ciężko. I pomyślmy. No ale dobra, to też... Może to nie wyłącza jakby... tych wszystkich osób, które niby miały alibi, ale z drugiej strony spójrzcie też na to, że no i tak to musiała być osoba, która jednak nie spotkała się z nami i jakoś zalepiła to drzwi tym klejem. Mówisz, że pałeczki były pułapką, którą zabójca zostawił celowo? Spadłem w tą pieprzoną pułapkę. However, you're not allowed to slice open your stomach this time. Przeproś, panie Cressonie, i mnie. Ale tym razem nie tnij się po brzuchu. In a quarrel, both sides are to blame. That's why it's better to just have no sides at all. Właściwie to obie strony są winne, dlatego nie powinniśmy w ogóle wybierać stron. Więc podczas tych 10 minut Hajime opuścił lożę, zabójca zamordował Kyoko i stworzył zamknięty pokój. I także przyczepił taśmę do supa po zabiciu. Racja? Nawet szybkie roboty mają swoje limity. Ale co za niewyobrażalna prędkość dla... ślimacza takiego jak ja, Slowpoke'a. Jeżeli sprawca nie mógł to zrobić, kiedy Hajime był... Nie zrobiłby tego, kiedy Hajime był poza lożą. Musiał to zrobić wcześniej. A kiedy Hajime doszedł do loży, tylko ciało i Ibuki tam było, racja? Ale kiedy... wrócili z wszystkimi, ciało Hyoko też tam było, racja? Ale to możliwe, że ciało zostało odkryte w tym momencie, ale Hyoko została zabita dużo wcześniej. Czy no wcześniej po prostu. Też się trzymam tej teorii, że niekoniecznie, wiecie, zresztą już wam to mówiłem w jednej z rozkmin, że niekoniecznie to oznacza, że Hyoko została zabita w tym konkretnym momencie. Przepraszam, ale muszę tutaj troszkę się jakoś wygodniej ułożyć. Tylko odkryte? Of course. Oczywiście. The body wasn't revealed on its own. Ciało samo się odkryło. Zabójca też to zrobił. Here, I have proof. Ej, mam dowód. Czy naprawdę się spełni jakaś teoria, że ciało po prostu było przykryte tą taśmą? Ten kawałek papieru. Czy to jest to, co znaleźliśmy na oświetleniu w loży muzycznej? Dokładnie. Ale czym jest ten kawałek? Ten kawałek wisiał z oświetlenia sufitowego w loży muzycznej. Teraz powinien być w stanie odkryć, czym jest. O nie. Halo, nie mamy ani jednego słowa? Jezu, już nie pamiętam, jak to się robi w ogóle. O kurczę, ja nie mam pojęcia, co tutaj wydać. Naprawdę, co to może być?
A dobra, wiem. Dobra, już wiem. Przyważne. Przyważne. Nie, nie, nie. Nie chciałem tym strzelić. Nie chciałem tym strzelić. Przysiadam. Teraz potrzebuję literki A. Jest literka A. Jezu. Dobra, dobra, nie jest potrzebna, ta jest teraz na... Kurczę, potrzebna. No, kurde. Ale już się dzieje źle. Ale to zaraz zwalę po prostu sobie. Dobra. Dobra. Naprawdę, bo to już się robi niebezpieczne. Dobra, to... Dajcie mi R do cholery jasnej. Kurde, no jeszcze to się nie rozbija, tak. Dobra, jest. Tapeta. Ten kawałek. To nie był kawałek tapety z magazynu? In the music venue storage room, there should have been black wallpaper that's the same color as that scrap. W loży muzycznej w schowku powinien być powinna być czarna tapeta, która miała ten sam kolor co ten kawałek. There was also a tear along the edge of the wallpaper, wasn't there? If so. Było też oderwanie z rogu tej tapety, nieprawdaż? Jeżeli tak. Masz rację. Jeżeli porównać ten kawałek, który znaleźliśmy na oświetleniu, z tym oderwanym, pasuje doskonale. Rozumiem. Więc kawałek papieru, który był na oświetleniu, był częścią tapety. Co z tym? Does it have something to do with Hyoko's body disappearance? To ma coś związanego z zniknięciem ciała Hyoko? A mere nobody like me isn't important enough to answer that. Jak ktoś tak marny jak ja nie jest wystarczająco odpowiedzią na to pytanie. But if you guys were exceptional enough to identify that scrap of paper, you can figure this out easily. Wystarczająco wyjątkowi, żeby zidentyfikować ten kawałek papieru, możecie to odkryć bez problemu. Ten kawałek papieru, który był na suficie, był częścią tapety, którą znalazłem w schowku. Czy jest związany z nagłym pojawieniem się ciała Hyoko? Jeżeli do tego wrócę, odpowiedź powinna stać się jasna. W porządku, spróbujmy. To będzie? Logic dive. O kurczę. Znaczy będę jak tu się ruszać za bardzo. Ale okej, okay, bardzo lubię to. Czekajcie, w tym się spotkało tym, okej. Okay. O, oj. Muszę się wkręcić w ten klimat, zaraz będę tutaj śmigał jak szalony. Dlaczego ciało Hyoko nagle pojawiło się na scenie? Było ukryte, było przeniesione, było ukryte. Teraz bym się trzymał. Ej, miałem rację. I ta teoria, że ono mogło być pod jakąś tapetą schowane, dziwne, by to chyba nie zauważył, ale jednak, nie jest aż tak nierealne, jak się mogło wydawać. Okej, okay. Ciekawe. Czego użył, żeby ukryć ciało? Tapety. Znowu czerwona. Okej. Okay. W razie zaskakująco dobrze idziemy ten proces. Miałem minimalne ścinki, ale powiedzmy, że jest naprawdę dobrze. Okej, okay, przepraszamy.
Jak zabójca ukrył ciało pod tym? Pod tapetą. Okrył cup, tak? Tak. No cóż. It's all coming together. Trzy czerwone odpowiedzi. Got it. Kyoko's body was hidden before we found it. Ciało Kyoko było ukryte zanim je znaleźliśmy. It would have taken quite a long time to tape up a hidden body. A czy to by nie zajęło zbyt dużo czasu, żeby otaśmować takie ciało? No, the body was already taped up in the killer. Nie, ciało było już przyklejone taśmą i zabójca ukrył je przy filarze, używając tapety. Co? Ukrył przy filarze? By wrapping the wallpaper around the killer was able to create a slightly larger pillar. Okrywając tapetą wokół filaru, zabójca mógł stworzyć nieco większy filar. So when I first discovered Ibuki's body, Kyoko's body was already there. Ciało Kyoko już tam było. However, because it was concealed within a slightly larger pillar, I didn't realize that at the time. Ale z racji, że było schowane za nieco większym filarzem niż się spodziewałem, nie zdałem sobie z tego sprawy. Well, that's understandable. Cóż, to zrozumiałe. It makes sense that you'd notice Ibuki's body right away. To jasne, że zauważyłeś ciało Ibuki tak od razu. So they used the baton lighting on the ceiling to hang the wallpaper? Więc użyli oświetlenia na suficie, żeby powiesić tapetę? The baton lighting forms a perfect circle around the pillar. So using it to hang the wallpaper totally fits. Oświetlenie sufitowe formuje doskonały okrąg wokół filaru. Więc używanie tego, żeby powiesić tapetę, całkowicie pasuje. Then, the reason the wallpaper was covered in so many stickers was to make it look like that pillar. Więc powód, dla którego było to, tapeta była oklejona tyloma naklejkami, to dlatego, żeby bardziej wyglądała jak filar. That's how they hid Hyoko's body and then peeled off the wallpaper as soon as I left the music venue. Tak sprawca ukrył ciało Hyoko i następnie zerwał tą tapetę, tak szybko jak opuściłem lożę muzyczną. But the killer made a mistake. A zabójca się pomylił. They accidentally ripped off a piece of the wallpaper. Niechcący oderwał kawałek tapety. And because of that, a scrap was left on the baton lighting. Przez to kawałek został na oświetleniu. The killer must have been in a hurry. To był Hajime could have walked in on it. Jeżeli ich plan zająłby zbyt długo, Hajime mógłby ich na tym złapać. Przecież sam nie wiem, czy to okazuje się, o to pasuje takie cwaniactwo, ale... Ale cały ten problem, żeby ukryć ciało i filar, jest bardzo odważne i ryzykowne. The crime itself would be much easier to pull off, since they don't have much to do while Hajime's gone. Ale przestępstwo jest znacznie łatwe do ogarnięcia. Chwila, ale samo przestępstwo byłoby znacznie łatwiejsze do ogarnięcia, odkąd sprawca nie miałby dużo do zrobienia odtąd, kiedy Hajime zniknął. They just have to peel off that wallpaper and stash it in the storage room. It's not that big of a deal. Musiał po prostu zerwać tapetę i upchnąć ją do schowka. To nie jest zbyt dużo. When was Hyoko actually killed? Więc kiedy właśnie Hyoko zginęła? Good point. Dobra, uwaga. Jeżeli o to it's chodzi, about time we shed some light on those imitation murders. Musimy trochę rzucić światła na te wymyślone morderstwa. You mentioned imitation murder more than once. Wspominasz o wymyślonych morderstwach już kolejny raz, ale co to jest? Are you kidding me? Żartujesz sobie ze mnie? Już widziałeś mojego dzieła Czarnika Monomi 2 i Pinde? Hey, don't put my likeness in your movies without my permission. Nie używaj mojego imienia w swoich filmach bez mojego pozwolenia. You're pretty noisy for someone who eats mothballs. Jesteś dosyć głośna na kogoś, kto je jakieś kule. Ojej, to bardzo się brzmi. Tłumacz. Więc to jest mos. A, pchowe kule, no. Cinasz po prostu. No, wiadomo. I
Nie jem takich pól. Ja po prostu na nie patrzę. Wiedziałam. Jest tak dużo podobieństw. To musiało być celowe. Ibuki's death by hanging matches the Scarecrow's death from the movie. Śmierć Ibuki przez powieszenie pasuje do śmierci Stracha na wróble z filmu. Not just that. Nie tylko to. But Hyoko getting taped up after her death matches the lion's death. Ale Hyoko przyczepiona taśmą po jej śmierci pasuje do śmierci lwa. It's as if both crimes were replicas of scenes from the movie, although the mutilated tin man was omitted. Tak jakby oba przestępstwa, obie zbrodnie były replikami scen z filmu, ale ten puszkowy człowiek został pominięty. Why did the killer go to all this trouble in the first place? Dlaczego w ogóle zabójca się w to wszystko bawił? Based on what we know, the reason the killer chose these imitations isn't that difficult to figure out. Nie jest aż taki ciężki. Powód, dla którego zabójca wybrał te morderstwa na dwóch ofiarach z filmu, nie wiem, to móc wyjaśnić, żeby ukryć broń, żeby pomieszać kolejność zabójstw, żeby pozwolić wspólnikowi uciec, ponieważ robił filmy, to. I see. Znowu pomieszane czasowo to jest. Two of the murders from the movie was so we'd mix up the killing order. Powodem, dla którego zabójca naśladował dwa morderstwa, które były w filmie, było to, żeby pomieszać jakby czas i kolejność zabójstw. Then Hyoko was actually killed before Ibuki? Tak. Hyoko została zabita, jak poszła się przebrać. I ktoś jeszcze później Ibuki trzepnął. To jest mega ciekawe. Dalej stawiam na czas ujczyno. A valid line of reasoning. Dobry argument. Yeah, it's valid. Tak, jest dobry. The condition of Ibuki's body suggests that as well. Stan ciała Ibuki też to sugeruje. Co masz na myśli? Zamiast płakać i błagać w ten sposób, to mogę chyba posłuchać o stanie ciała Ibuki. I'm not even crying. Ja nawet nie płaczę. I'll let you sob as much as you want later. Just hurry up and tell me before I change my mind. Pozwolę ci się popłakać trochę później. Teraz pośpiesz się i powiedz mi, albo zmienię zdanie. Co za dupek? Oh, I see. O, rozumiem. You want me to explain it to you, żebym ci to wyjaśniła, prawda? Because you don't understand what I'm saying, ponieważ nie rozumiesz, co mówię, prawda? An even bigger jerk? Impossible. Nawet większy dupek? Niemożliwe. Look, Ibuki died because she hanged herself, right? Ponieważ powiesiła się, prawda? That means when she was still alive, her feet were touching the floor. To oznacza, że kiedy była wciąż żywa, jej stopy dotykały podłogi. What's wrong with that? Co jest z tym złego? Damy krwi na kapcie. But it seems Ibuki was still standing when Hyoko was killed. A wygląda to, że Ibuki wciąż stała, kiedy Hyoko została zabita. That would mean Hyoko was killed before Ibuki. To by oznaczało, że kurczę, naprawdę może być motyw, że Ibuki została wykorzystana do zabicia Hyoko, a później sama się zabiła. Bo ktoś jej tak mówił. To by oznaczało, że Hyoko została zabita przed Ibuki. How light. Jak your words are so light as the sylph's feather. Twoje słowa są takie lekkie, jakby jak lekkie jest pióro czegoś tam. Your opponent is out of your league. It is too absurd to try to perplex me so inadequately. O Jezus, to używa słów. Naprawdę. Perplex. Podmatwać. Inadequately. Niewystarczająco. Okej, okay. Twój przeciwnik jest z zupełnie innej ligi. To jest zbyt absurdalne, żeby próbować... żeby próbować podmatwać to niewystarczająco. Ja nie wiem. Nie wiem, co miał do końca myśli. Naprawdę nie wiem. Czekajcie, muszę jeszcze tutaj... Oczywiście, dobra, okej. Man, he's being annoying again. Cholera, on znowu jest wkurzający. Po pierwsze i najważniejsze. Mówisz, że stopy Ibuki dotykały ziemi, kiedy Hyoko była zabijana. How can a low-class creature with no psychic abilities like you know something like that? Jak taka nisko...
taka istota, marna istota, bez psychicznych zdolności jak ty mogła wpaść na coś takiego. Ponieważ robiła coś, co jest tylko możliwe, kiedy jej stopy są na podłodze. Wygląda na to, że cierpisz na niesamowite zwidy. To ty tyle gadasz. Tak siak, jeżeli to będzie się kontynuowało, będziemy tak zapętlać się cały czas. Myślę, że najlepiej było, jeżeli byśmy potwierdzili status Ibuki, kiedy Hiyoko została zabita. Okej. Okay. Na pewno będzie trzeba strzelić klapkami tymi. Tak, Blood on the Souls. Chyba to jest to. Kiedy Hiyoko zginęła, Ibuki's feet were on the floor. Stopy Ibuki były na podłodze. Mówię ci, żebyś przedstawiła swój dowód. Widziałeś, jak chodziła? Czy jej stopy były na podłodze? Czy jest jakiś ślad, że nadepnęła na coś? Czy w ogóle były jakieś ślady stóp na miejscu zbrodni? Może jej stopy były na podłodze? Ale ona siedziała czy coś? So instead there'd be a mark on her head. Więc zresztą byłby ślad na jej tyłku. O Boże. Weak, I say. Słabo mówię. It doesn't even pierce my heart. To nawet nie przeszywa mojego serca. Dobra, już wiem, co sprzedać, spokojnie. Chiaki powiedziała, że Ibuki stała, kiedy Hiyoko już była zabita, ale czy to naprawdę prawda? When Hiyoko died, dobra. Ibuki's feet were on the floor. I am telling you to present your evidence. Did you see her walking? If her feet were, was there any sign she stepped on something? Proszę. I agree with that. Zgadzamy się z Sonią. Just as Sonia said. Tak jak powiedziała Sonia, Ibuki na coś się nadepnęła. Czymś była krew. Blood stains on the soles of her slippers. Na podeszwie jej kapci były tyle ślady. A to nie krew Ibuki, prawda? Ona nie miała żadnych ran zewnętrznych. Jest to krew Hiyoko. Jedyną raną Hiyoko było cięcie na jej gardle. I zginęła prawie natychmiastowo, racja? Jeżeli Ibuki nadepnęła na jej krew, to znaczy, że Ibuki wciąż stała, kiedy Hiyoko była już ciężko ranna. To znaczy, że Ibuki wciąż żyła w tym momencie, kiedy Hiyoko już nie żyła. Olejku, Gundam. Jest, znowu będzie to cięcie. Zaraz znowu będę się nerwował. Czy to to? Pasterz ubrany w jego niedzielny, najlepszy... coś, palto, nie wiem, z baranów. Hajime Hinata. Czy to oznacza, że masz coś do powiedzenia? To oznacza, że masz coś do powiedzenia? To dobre słowa. Ale czy jesteś pewien? Jeżeli pokażę ci, jak poważny jestem, ten świat może być zniszczony, wiesz. Jesteś tak przerażony, że nie możesz nawet wydać się głosu. Wygląda na to, że zauważyłeś naszą różnicę w statusie. Ale... czas wyjaśnień nadszedł. Lepiej rozerwij mnie w pełni. Okej? Okay? Jezu, nie widzę tego. Nie widzę, naprawdę. Już nie pamiętam, jak to się robi. Wiem, że będę się denerwował. Już wiem, o stary oszczędzie strzelać na pewno. You're saying the blood on Ibuki's feet belong to Hiyoko? Ha! Impossible! Try to remember the crime scene. There was no... You can't step on blood that was never there. Okay. Just about what did you see a nice nightmare? Okay. Pomimo jego protestów, chyba już wiem, co strzelić. Czy to pułapka? You're saying the blood on Ibuki's feet belong... Ha! Impossible! Try to remember the crime scene. There was no blood on the floor. Allow me to cut through those words. Ta martwita, co była. To nie to. Powodem, dla którego nie było krwi na podłodze, jest ponieważ zabójca wytarł ją
potem. Nie mów takich durnych rzeczy. Nie masz dowodu. Tak, mam. Jeżeli spojrzałbyś bliżej, była taka smuga na podłodze, gdzie skąd krew została wytarta. Kiedy zabójca próbował ukryć ciało Kyoko, prawdopodobnie wyczyścił krew w tym samym czasie, ale Ibuki musiała już na nią nadepnąć i zabójca prawdopodobnie nie zdał sobie z tego sprawy. Czy ktoś po prostu wykorzystał w pełni Ibuki? Teraz już jestem to w 100% pewien. No w 100% to może coś powiedziane, ale jestem naprawdę to pewien. Bo naprawdę tak działa. Naprawdę tak działa. Woda, na którą ktoś starł podłogę, krew z podłogi, jest tak, żebyśmy pomieszali kolejność morderstw, racja? Nawet jeżeli byli w stanie ukryć ciało Kyoko, byłoby źle, jeżeli krew by tak po prostu leżała na ziemi. Dodatkowo ciało Ibuki zostało... And it wasn't bleeding from any open wounds at all. Zostało na wierzchu i nie miało żadnych otwartych ran. Kyoko's body was probably wrapped in duct tape to stop her bleeding. Ciało Kyoko prawdopodobnie zostało owinięte taśmą, żeby zastopować jej krwawienie. Actually, właściwie... the bleeding will stop once the heart stops beating. So I don't think they had to go that far. Krwawienie ustaje, kiedy serce przestaje bić, więc nie sądzę, że musieli aż tak... żeby chodziło o to. Aside from Mikon, none of us were aware of that fact, so the killer probably did not know it either. Ciekawe. Czy Mikon, jeżeli to Mikon zrobiła, czy mogła o tym tak pomyśleć, że wiecie, popełnił taki medyczny błąd, żeby specjalnie zdjąć z siebie oskarżenie, ale nie, myślę, że nie. Myślę, że to po prostu jest tak, jak ona mówi. Mikon nie podejrzewam naprawdę. Poza Mikan, nikt z nas nie wiedział o tym, więc zabójca prawdopodobnie też o tym nie wiedział. Może... odgrzewacz, który działał w loży muzycznej, był po to, żeby namieszać w wynikach autopsji Mikan. No, dokładnie. Nie znałem czasu śmierci, ponieważ przez ciepło. Jeżeli czas śmierci nie był wspomniany w Kumokume, tylko żeby ukryć przed nami dowody. Tak, odkąd mamy te wszystkie dowody, nikt inny nie ma żadnych obiekcji, prawda? Więc zdecydowane. Kyoko została zabita przed Ibuki. Wygląda to, że mądrym posunięciem byłoby odsunięcie się, co? W porządku, ale bez względu na dobro czy zło. Jejku, muszę sprawdzać każde słowa prawie. Convictions. Przekonania. Nie ma kłamstwa w w tych przekonaniach? No nie wiem, coś w tym stylu. Czy masz się na chwilę zamknąć i odwalić? Ale powróćmy teraz do naszej dyskusji. Ej, chwileczkę. Chciałbym coś najpierw spytać Monokumę. Znowu? Czy takie coś nie stało się też ostatnim razem? Ej, jeżeli ofiara właściwie popełniła samobójstwo, co powinniśmy zrobić? Samobójstwo? To zawsze. Zagłosować, kto jest sprawcą. Pomyśl o tym. Samobójstwo znaczy, że zabiliście najważniejszą istotę, która żyje. Siebie. Niestety, to oznacza, że nie ma sprawcy, które można ukarać. Ale myślę, że od biedy zawsze mogę ukarać Monomi. Dlaczego mnie? Nagito? Co masz na myśli, jeżeli zabójca, jeżeli ofiara właściwie popełniła samobójstwo? Cóż, zastanawiam się. Rozumiem, że śmierć Kyoko, ale... Czy się zastanawiam, czy Ibuki została naprawdę zamordowana? Na przykład, jest możliwe, że Ibuki zabiła Kyoko i wtedy popełniła samobójstwo przez wyrzut sumienia, racja? Nie. Ktoś musiał dalej zalepić drzwi. To całkowicie niemożliwe. Nie zabijałaby w ogóle
żeby zaczynać to. Miała przecież chorobę rozpaczy, pamiętasz? To znaczy, że wszystko może się stać. She wouldn't have been able to falsify the sequence of the murders, right? Właśnie. Prosty argument na obalanie tego. A jeżeli Ibuki była zabójcą, ona nie mogłaby namieszać w kolejności morderstwa, prawda? Kolejności morderstw. Słuchajcie, wybiłaby się godzinka, więc myślę, że będziemy kończyć. Ciekawie się dzieje, ale póki co nie mam jakichś większych problemów z tym procesem, muszę przyznać. Naprawdę nie mam większych problemów z tym procesem. Myślę, że to będzie nie tyle, że całkiem łatwy proces, ciekawy na pewno, ale nie tak trudny jak na przykład poprzedni, gdzie było sporo niewiadomych. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja póki co wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować proces klasowy. Hej, pa, pa.